A z nami jest już kolejny zapowiadany gość wtorek, czyli pan doktor Jerzy Targalski, politolog, ekspert do spraw służb specjalnych. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry panie. Panie doktorze, mamy bardzo ciekawą sytuację, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Media donoszą coraz to nowe, podają coraz to nowe informacje na temat kontaktów Joe Bidena i jego ludzi z lobbystą Nord Stream 2, z Rosjanami. Co się takiego stało, że nagle te informacje przeciekły do mediów? Czy to jest całkowity przypadek? No ale w takich sytuacjach i jeżeli chodzi o takie informacje, trudno mówić o przypadku. Nie, to jest oczywiście wynik walk wewnętrznych, politycznych. I to jako informacja kompromitująca, to jest sprawa tego lobbysty, który wpłacił pieniądze na fundusze wyborcze i teraz przypisuje się temu faktowi odpowiedzialność za to, znaczy, że to jest główny powód, prawda, wycofania się z sankcji przeciwko Nord Streamowi przez Bidena. Ja jednak tak nie sądzę, to znaczy to jest oczywiście jeden z powodów, ale główny powód to jest polityka sojuszu amerykańsko-niemieckiego, powód do strategii, w której Niemcy są głównym rozgrywającym w Europie, tak? Tak, głównym sojusznikiem w Europie Ameryki. Z nimi ramienia Ameryki mają pilnować sytuacji w Europie, żeby się nie wymknęła spod kontroli. Natomiast oczywiście tam to jest, ale to jest powód drugiej czy trzeciej kategorii. Pan europoseł Bogusław Liberacki na antenie Polskiego Radia 24 powiedział, że być może za jakiś czas, jeżeli zostanie wybudowany Nord Stream 2, wszystko wskazuje na to, że będzie, że gazociąg się zamieni być może w wodorociąg. Czy to również będzie pana zdaniem w rękach Władimira Putina, czy może tutaj Rosja nie będzie mogła obsługiwać Nord Stream 2? Nie, oczywiście, że będzie mogła. Zresztą te propozycje, żeby zamiast gazu przesyłać wodór, bo wodór to jest oczywiście gazem, ale były już składane, pamiętam, rok temu na ten temat już pisano. Także to nie jest nic nowego. To jest koncepcja wykonalna i prawdopodobnie zostanie zrealizowana za jakiś czas, ale w tej chwili jeszcze nie jest aktualna. Natomiast to nie zmieni to sytuacji, że cały ten system energetyczny, który Niemcy planują w Europie, będzie zależny od dostaw z Rosji. Panie doktorze, a czy Rosji, czy Putinowi wystarczy pieniędzy na dokończenie tej budowy, pana zdaniem? Tak, pieniędzy wystarczy. Wie pani, no Putin zawsze może z czegoś innego zrezygnować, tutaj dokończy. Tym bardziej, że tam już niewiele zostało, więc to nie jest kwestia finansów w tej chwili. Dużo się dzieje w polityce międzynarodowej. Słyszymy teraz sytuację i słyszymy teraz o zarzutach dotyczących premiera Babisza. Jak pana zdaniem ta sprawa się zakończy? Ale o jakich zarzutach pani myśli? No w tej chwili słyszymy o kolejnych zarzutach, między innymi korupcyjnych, dotyczących premiera Babisza. No tak, bo to chodzi o sprawy jego firmy, która miała korzystać na jego decyzjach jako premiera, tak? To zależy. Dotąd nic Babiszowi nie zagrażało. I na razie nie wygląda na to, żeby ta sprawa miała mu zaszkodzić. Więc to trudno powiedzieć, żeby się nagle coś zmieniło. Są wybory w Czechach i oczywiście trwa walka wyborcza i jest to element walki wyborczej. Ale trudno powiedzieć. No zobaczymy, bo rośnie liczba chętnych do głosowania na partię Piratów. Po prostu dlatego, że wszyscy mają, znaczy nie wszyscy, ale... Proszę panie doktorze powiedzieć, czym jest partia Piratów? No więc właśnie to jest jedna niewiadoma, czy to rzeczywiście ma charakter poważny, tak?
teoretycznie no, ma być to partia, która się sprzeciwia ugrupowaniom systemowym. Ale naprawdę jak jest, no, to dopiero zobaczymy. Przenosimy się do Brukseli, ponieważ chciałam pana zapytać, jak pan myśli, czy Donald Tusk wróci do polskiej polityki. Zadaję to pytanie po ostatnich publikacjach. W kilku mediach ukazała się informacja, że Donald Tusk, że posłowie Platformy Obywatelskiej rozmawiają z Donaldem Tuskiem o jego powrocie do Polski. Jak wiadomo, rozmowy nie zawsze oznaczają powrót. Ale jak pan prognozuje, co się stanie w tym wypadku? Ale wie pani, no te gadanie o powrocie Donalda Tuska do Polski trwa już tyle lat, że to już powinno się zdudzić. No po co on do Polski wracać? Dopóki ma tam robotę i pieniądze za nic nie robienie w Brukseli, to wracał nie będzie, bo nie ma żadnego powodu. Po co? Panie doktorze. A to, że jest frakcja Platformy Obywatelskiej, która chce, żeby wrócił, no to oczywiście tak, no to może sobie chcieć. Nawet są rozmowy prowadzone, jak czytamy w niektórych gazetach. Panie tak, ale te rozmowy już są od kilku lat prowadzone, z wiadomym rezultatem. Panie doktorze, co jeszcze można zrobić, jeżeli chodzi o Białoruś, pana zdaniem? Pan mówi, że jak rozmawialiśmy tydzień temu, pan mówił o jeszcze ostrzejszych sankcjach. Czy nie powinny być nałożone i czy w ogóle Unia się zdecyduje na nałożenie ostrych sankcji, jeżeli chodzi o Rosję? Bo przecież było ostatnie spotkanie, niektórzy mówią wręcz spotkanie demonstracyjne Putina z prezydentem Łukaszenką. Tak, w Sochi, ale wie pani, jeżeli chodzi o Rosję, to Unia się oczywiście nie zdecyduje. Natomiast jeżeli chodzi o Łukaszenkę, to tak jak mówiłem, bo zabronisz cały majątek białoruski, wszystkie majątek Łukaszenki poza granicami kraju, zarazki dyplomatyczne i rozpocząć blokadę gospodarczą. Chodzi o to, żeby koszty utrzymania Białorusi były jak największe i żeby te koszty obciążyły budżet Rosji. I na to musimy kończyć, panie doktorze. Będziemy wracać. Tak, będziemy wracać do rozmów o Białorusi i o Rosji na antenie Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem był pan doktor Jerzy Targalski, politolog. Dziękuję państwu.